Cześć. Dzisiaj w skrócie opowiemy sobie, w telegraficznym skrócie, o tym, jak hamuje pociąg, jak się odbywa hamowanie pociągu, jak zatrzymać kilka tysięcy ton ważący pociąg. Sytuacja jest podobna do tego, jak moglibyśmy sobie wyobrazić ojca ciągnącego trójkę dzieci na sankach w śnieżny dzień, słoneczny śnieżny dzień. Wspaniała atmosfera, ale gdy ojciec się postanowi zatrzymać albo będzie musiał się nagle zatrzymać, to generalnie wszystkie dzieci na sankach powinny się symultanicznie razem z nim zatrzymać. W innym przypadku powpadają na siebie i kolizja gotowa. W pierwszych dniach istnienia kolei żelaznych był to podstawowy problem, jak zatrzymać kilka tysięcy ton, kasetek ton. Jednocześnie ten problem próbowano rozwiązać przede wszystkim na dwa sposoby. Pierwszym było instalowanie specjalnych linek napowietrznych na każdym wagonie, tak żeby pozwolić motorniczemu pociągnąć za linkę i rozpocząć hamowanie w każdym wagonie. No niestety linki się po pierwsze zrywały, po drugie były nierównomiernie rozmieszczone. Trudno było uzyskać precyzyjne hamowanie. Linki się zrywały. Nie działało. Innym sposobem było wynajmowanie biedoty, nazwijmy to, w Stanach Zjednoczonych, specjalnie Ameryki w tym czasie, po to, żeby specjalnie zatrudnieni chłopcy siedzieli na okrakiem na tych wagonach i w momencie sygnału wydanego przez maszynistę zakręcali kurki, powodując hamowanie każdego z wagonów. Oczywiście nie było mowy o jednoczesnym hamowaniu. Poza tym bardzo często było mnóstwo wypadków. Jednym z takich wypadków był świadkiem George Westinghouse, który w 1869, 154 lata temu, będąc świadkiem właśnie takiego wypadku, padł na pomysł, jak wymyślić jednoczesne hamowanie całego składu, po to, żeby nie dochodziło do tego rodzaju wypadków. Tu w momencie crashu chłopcy oczywiście spadali, zostali znieceni przez każde wagony. To była popularna praktyka w tamtym czasie. George Westinghouse padł na pomysł, jak tu można zatrzymać cały pociąg jednocześnie. W bardzo prosty sposób. Zainstalował w lokomotywie w każdym wagonie aż do końca jeden gruby, wspólny dla wszystkich wąż gumowy. W ciśnieniu węża gumowego podnosi ciśnienie do 5 atmosfer. Co uzyskujemy w ten sposób? Po pierwsze, zanim rozpoczniemy jazdę, to wzrost ciśnienia w całym układzie, w całym pociągu od początku do końca przez każdy wagon w takim gumowym wielkim wężu idącym przez każdą lokomotywę, każdy wagon aż do końca, wzrost ciśnienia spowoduje, że zanim wyruszymy w trasę, to będziemy słyszeć, gdzie jest przerwa, gdzie jest błąd, czy gdzie jest nieczynny wagon, bo ciśnienie z powietrza spada. Co będzie słychać? Dwa. Na specjalnych manometrach u maszynisty będzie widać, że ciśnienie spada, więc system jest nieszczelny. I zanim w ogóle pociąg wyjedzie w drogę, będzie już sprawdzony system hamulcowy. Pomysł George'a Westinghouse'a również polega na tym, na trzeciej podstawowym plusie tego systemu. Mianowicie wymyślił, że cały pociąg będzie hamował, gdy ciśnienie w układzie będzie spadać. Podkreślam, pociąg zacznie hamować, gdy ciśnienie w układzie będzie spadać. Co to znaczy? W momencie, gdyby pociąg uległ rozerwaniu, gdyby zdarzył się wypadek, gdyby któryś z pasażerów na przykład pociągnął za hamulec bezpieczeństwa, wówczas w całym tym wężu ciśnienie spada. Cały pociąg zacznie hamować. Prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej, fali ciśnieniowej w wężu jest taka sama jak w powietrzu. 300 fali dźwiękowej w powietrzu, 300 metrów na sekundę. Czyli pociąg ma szansę w jednej sekundzie jednocześnie zahamować. Stąd, powtarzam, pomysł Westinghouse'a polega na tym, że
Ubytek ciśnienia w przewodzie wspólnym dla całego składu powoduje rozpoczęcie hamowania. Lekki ubytek ciśnienia, lekkie hamowanie. Duży ubytek ciśnienia, duże, nagłe, awaryjne hamowanie. Jak on to uzyskał? Mianowicie pod każdym wagonem, jeśli tu sobie wyobrazimy wagon, pod każdym wagonem był specjalny cylinder. Oczywiście pod wagonem przechodził właśnie ten wąż, o którym mówimy, z ciśnieniem 5 atmosfer. Pod każdym wagonem był cylinder specjalny. W środku cylindra był specjalny piston. Ta część cylindra uległa zamknięciu po napełnieniu go 5 atmosferami, czyli utrzymywała się tutaj ciśnienie 5 atmosfer. Ta część była połączona na stałe z całym tym wężem, który idzie do kolejnego wagonu, do wagonu poprzedzającego i tak dalej, aż do lokomotywy. Jeśli w układzie spadnie ciśnienie, jeśli w którymś momencie zostanie przerwane i w układzie spada ciśnienie również w tej komorze, zobaczcie. W tej komorze pozostaje wysokie. Wówczas ten piston się przesuwa, przesuwając się, wywiera nacisk na klocki hamulcowe, które naciskają na koła. Uzyskujemy hamowanie. Im większy upust ciśnienia, tym większe hamowanie. Powtarzam, w momencie wypadku hamowanie zaczyna się automatycznie, bez udziału ludzkiego. Hamuje zarówno w momencie wypadku lub rozerwania się pociągu, hamuje zarówno lokomotywa, jak i wszystkie kolejne wagony jednocześnie. To był jego rewolucyjny pomysł, wdrożony 154 lata temu, który jest podstawą absolutnie każdej dzisiejszej lokomotywy, każdego dzisiejszego wagonu. Stąd na bocznicy, jeśli zobaczycie jakiś wagon stojący, któremu z przodu zwisają jakieś rurki, wężyki, wygląda dość niechlujnie, jakby zdewastowany, to nie, jest to normalny widok. Z przodu każdego wagonu, każdej lokomotywy są rurki i wężyki, i z tyłu każdego wagonu, każdej lokomotywy są rurki i wężyki. Po to, żeby ten wagon lub lokomotywę połączyć z każdym następnym lub poprzedzającym. Aby spięty wagon, spięty pociąg miał jeden wspólny system pod ciśnieniem, powodujący ubytek ciśnienia, powodujący, że gdy ciśnienie w wężu będzie spadać, rozpocznie się lekkie hamowanie. Nagle spadnie ciśnienie, rozpocznie się nagłe hamowanie każdej z tych części niezależnie. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem pokrótce, jak działa hamowanie wymyślone przez George'a Westinghouse'a 154 lata temu, które jest do dzisiaj absolutnie niezmienionej postaci sposobem hamowania wielutysięcznego składu pociągu. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na następne odcinki.